Siemaneczko wszystkim. No cóż, nie ma jednego tematu, który można poruszyć, jak tylko o panującej wszędzie koronawirusie. Tak samo też jest i też w Szwecji. Nie, Szwecja nie jest jakimś wyjątkiem, żeby ten problem ominął Szwecję. No i jak to tu wygląda? Trochę to śmieszne jest, bo gdy inne kraje zamykały granice, to powiedzmy, tak zwany minister higieny, że tak go nazwę, kazał Szwedom myć ręce, nie robiąc żadnych kroków, aby zniwelować to w zarodku, jak to dopiero się zaczynało pojawiać tu w Szwecji. Szwedzi kazali trzymać dystans od innych ludzi. Nie było żadnej informacji o maskach, o rękawiczkach, tylko kazali myć ręce i się pilnować. Wielu ludzi na początku spotkałem w maskach czy w rękawiczkach, ale czy teraz to przestrzegają? W żadnym wypadku. Ale żeby wam pokazać, jak to wygląda, przygotowałem wcześniej kilka urywków ze sklepu, jak poszedłem na zakupy i właśnie tam chcę wam pokazać, jak Szwedzi dbają o siebie, czy chronią się przed tym wirusem, czy noszą maski, czy rękawiczki, jak to wygląda. Zapraszam i wracamy za chwilę. Szwedzi mają to głęboko w poważaniu. Nawet wam powiem, że w tamtym tygodniu miałem taką pracę w centrum Sztokholmu. No, podobno Sztokholm, a czy nie podobno, tylko jest Sztokholm najbardziej tak jakby zarażonym miastem tu w Szwecji. I pracowałem w samym centrum. Wymieniałem bramę w godzinach wieczornych, bo zaczynałem pracę od 18 dopiero. I wyobraźcie sobie, że w centrum miasta byłem i obserwowałem ludzi, jak to wygląda. I nikt nie chodził w maskach, nikt nie używał rękawiczek, nikt się nie chronił przed tym, aby nie zostać zainfekowanym. Ludzie się zachowywali tak, jakby w ogóle nic się nie działo, jakby nikt o niczym nie wiedział. Szczerze mówiąc, to żeby nie różne informacje z telewizji czy z internetu, to w Szwecji nawet. Jakbym mieszkał w Szwecji, to bym nawet nie wiedział, że na świecie jest taki problem z tym koronawirusem, bo tu nikt nic nie robi. I to jest bardzo złe, bo z dnia na dzień zarażonych osób przybywa i nikt z tym nie robi. Ostatnio było tak zwane orędzie premiera w telewizji. Było podane kilka informacji w tym orędziu, ale żadnych konkretów. Co robić, jak to wygląda, jaka będzie pomoc? No nic, nic kompletnie nie było podane. Jedyne z takich ważnych informacji, że jakaś tam bardzo duża pula pieniędzy, nie wiem, 500 chyba miliardów czy milionów, będzie przeznaczona właśnie na walkę z tym koronawirusem. A zaczyna się duży problem, dlatego że bardzo dużo firm się zamyka. Ci, co przyjechali do Szwecji, a są z innego kraju,
wzięli to do siebie, bo nawet mam kolegę, który jest szefem kuchni i już się martwi o pracę, bo restauracje są pozamykane. Oczywiście nie w Sztokholmie. W Sztokholmie to w centrum to żyje swoim życiem, a cała reszta Szwecji żyje swoim życiem. Nawet u mnie w firmie jest tak, że rozmawiałem z moim szefem i rozmawialiśmy właśnie o tym koronawirusie, o pracy, i on mówi, że on nie rozumie trochę, jak to jest, bo wszędzie dookoła monterzy bram nie mają pracy i od jakiegoś czasu tak tylko skaczą z miejsca na miejsce, ale nie ma pracy, wszystko stoi. A w Sztokholmie mam tyle pracy, że mógłbym pracować dzień, noc, weekendy i w ogóle nie wracać do domu. I wiem właśnie z rozmowy z szefem, że będą dawać zlecenia tym firmom, które będą chciały montować bramy, będą ściągać ich tutaj do Sztokholmu, bo jest problem z pracą. Ale też można podciągnąć tutaj to, że bardzo dużo ludzi traci pracę. Ale weźmy pod uwagę tutaj małe lub średnie firmy, które nie mają jakichś dużych kontraktów, pracują na zlecenie, tak jak ja, ale akurat ja jestem w trochę dobrej sytuacji, że mam dosyć nawał tej pracy, ale powiedzmy jakieś sklepiki warzywne czy coś podobnego w tym rodzaju biznesy, no to podejrzewam, że właściciel będzie prowadził to i będzie pracował, bo z czegoś trzeba się utrzymać. Za coś trzeba płacić rachunki, kredyty, raty. I nie rozumiem, dlaczego to taka jest decyzja, że wszystko jest zamykane. No ale, znaczy nie rozumiem. Rozumiem to, bo chcą zniwelować to rozprzestrzenianie się tego wirusa, ale też ktoś powinien pomyśleć, że każdy ma rodzinę, każdy ma życie, każdy za coś i jakoś musi żyć. Powinno to być jakoś rozwiązane. Słuchałem tam, znaczy słuchałem, codziennie słucham wiadomości w Polsce, co się dzieje, słucham Radia Polskiego. No i to trochę jest śmieszne dla mnie, że okej, rozumiem, że Polska walczy o to, żeby zniwelować ten problem z koronawirusem jak najszybciej i w jak największej skali. No ale wyjście z domu jest karą pieniężną i tam po kilka tysięcy, no to trochę to nie jest w porządku. Okej, rozumiem, że tam trzeba jakieś tam zakupy czy coś, no ale nakładają jakieś kary pieniężne za nieprzestrzeganie się jakichś tam zasad, co teraz wprowadzono, ale słuchałem, że można iść w grupie maksymalnie dwie osoby, ale rodzina na przykład pięcioosobowa już może iść razem. No to nie rozumiem tego. Albo jest zakaz taki, albo jest zakaz taki. Rozumiem, że jeżeli tam wyjść z psem, no bo musi się załatwić, czy szybko do sklepu, czy coś, okej, w porządku. No ale jakoś to powinno być rozwiązane, bo tak jak już wspomniałem z tymi sklepikami i ktoś zarabia w Polsce na przykład 1800 zł, no i z tego utrzymuje rodzinę i robi opłaty, no to jak ci ludzie mają żyć? Nie wiem, dla mnie to jest naprawdę przerażające, bo jeszcze chwila i będzie ogromna katastrofa z ludźmi, z życiem, bo takie siedzenie i wegetowanie, okej, na jakąś chwilę jest dobre, ale na dłuższą metę to będzie kryzys, bo będzie bardzo dużo. Ludzie będą mieli bardzo duży problem, bo wiadomo, bank przez chwilę poczeka z jakąś tam ratą czy spłatą, ale nie będzie czekał w wieczność. I myślę, że tu jakoś by trzeba było to jakoś rozwiązać. Chyba, że to jest jakoś rozwiązane, tylko nie dosłyszałem albo nie słyszałem tych informacji, więc jak ktoś wie, to tam napiszcie w komentarzu, też chętnie się dowiem. Tam na filmiku nie było pokazane, bo tam skupiłem się bardziej na pokazaniu ludzi, jak oni tam funkcjonują teraz, w tym ciężkim, powiedzmy, okresie, ale też był taki moment, że półki z
suchymi produktami, jakoś mąka, ryż, makaron, czy jakieś tam inne produkty, co takie długoterminowe, no to też poginęły w jeden dzień. Problem z papierem toaletowym jest do teraz. I na przykład ja to rozumiem, że ludzie boją się o życie, o swoje rodziny i zabezpieczają się na razie czego. A rozśmieszyło mnie bardzo to, że ktoś w Göteborgu, jakiś tam, nie wiem, profesor czy jakiś uczony, skomentował to tak, że w Szwecji nie ma problemu z koronawirusem, a człowiek jest taki, że jeżeli widzi, że inni ludzie robią tak, to ich naśladuje, bo niby tak trzeba. I ja nie rozumiem tego myślenia niektórych tych Szwedów. No bo co? Wirus, powiedzmy, rozprzestrzeni się tak, że naprawdę będzie duży problem i będzie trzeba zostać w domu, no i nie zrobić tych zapasów, no to co? Klej spod paneli jeść, czy zrywać tynki ze ścian? Nie rozumiem. Moim zdaniem dobrze, że ludzie robią te zapasy. Na w razie czego? Dobrze, że jesteś zabezpieczony. Zużyjesz to? Super. Nie zużyjesz? No to zużyjesz to później, bo no, takie produkty nie psują się z dnia na dzień. A takie komentowanie, że ludzie zachowują się jak zwierzęta, bo nie myślą samodzielnie, tylko małpują od innych ludzi, to ktoś tutaj, wiecie, grubo przesadza i nie ma pojęcia, jakie to mogą być skutki tego całego wirusa, bo kilkaset tysięcy na świecie ludzi było zarażonych, kilka tysięcy zmarło na to i ciągle umierają ludzie. I dla mnie to jest wielka tragedia, bo nie chciałbym, żeby ktoś z mojej rodziny zachorował i zmarł na coś właśnie takiego, co panuje. I niby jedni mówią, że już wiadomo, co to jest, drudzy mówią, że nie wiadomo, jedni mówią, że, że już szczepionka jest, a teraz nie wiadomo, czy działa w 100%, czy nie działa. Podobno teraz bardzo duży problem też w Stanach Zjednoczonych jest właśnie z tym koronawirusem, że mają ciężko to wszystko ogarnąć. Naprawdę, to podejrzewam, że nikt się nie spodziewał, że coś takiego kiedyś się na świecie stanie. I teraz sobie można pomyśleć, jakie życie ludzkie jest kruche. Że nie potrzeba nam wojny, nie potrzeba nam kłótni, niczego. Wystarczy wirus, który napoczął się w Chinach, po drugiej stronie świata. Zakażony jest cały świat. Wszyscy ludzie mają problemy. Wszędzie są zgony. Każdy się boi o własne życie. Więc naprawdę czasami musimy pomyśleć to, co się dzieje wokół nas i też o tym, co my robimy. Bo jedna zła decyzja, nie wiem, jakaś chwila. To jest dosłownie chwila i dzieje się tragedia na całym świecie. Obserwuję telewizję szwedzką. Oglądam, staram się oglądać tam wiadomości. Mówię, może mój szwedzki nie jest jakiś tam super, ale tam staram się rozumieć i w razie czego sobie sprawdzam jeszcze później w internecie. I oczywiście wszędzie jest poruszany ten temat tego wirusa, w każdej telewizji, w wiadomościach, w internecie, ale to jest poruszane w innych krajach. Nikt tego nie porusza w Szwecji. Jak to tutaj jest? To jest właśnie najgorsze w Szwecji, że nie ma powiedziane konkretnie, na przykład jak u nas w Polsce, było jakieś tam przemówienie prezydenta, jakieś informacje, każdy stara się zachować tą ostrożność, ingerencja we wszystko policji, wojska, straży granicznej, straży miejskiej i no dbają o tych naszych rodaków. A tu wszystko jest poruszane, ale nie w Szwecji. Jest pokazywane, jak sobie z tym radzi Anglia, inne państwa, ale nic nie jest powiedziane o Szwecji. Tu jest wszystko zostawione sobie. Jak tam słyszałem jakąś informację, że w Szwecji nie będą nic robić, że człowiek powinien się na to uodpornić. No w jaki sposób? Ja nie rozumiem tego myślenia człowieka takiej obojętności na drugą osobę. No jak można brać, nie wiem, państwowe pieniądze. Mam tu na myśli tych ludzi, co tam, tych premierów i tych innych, powiem gadów, bo jak można brać pieniądze państwowe
i mieć gdzieś drugiego człowieka, żeby nie ten szary człowiek, to on by sobie nie siedział na jakimś tam stołku, nie obradował sobie i nie brał nie wiadomo ile pieniędzy za miesiąc. Nie wiem, to jest przerażające w Szwecji. I oczywiście też nie jestem obojętny, bo jeżdżę do tej pracy, oczywiście, że jeżdżę. Jak każdy też mam jakiś kredyt do spłacenia, jakieś raty, utrzymanie firmy. Pilnuję się, bo za każdym razem, gdy zdejmuję rękawiczki, czy wsiadam do samochodu, to myję ręce tym żelem antybakteryjnym. Używam maski, czy jakoś mam chusteczkę na twarz. Przywiązuję na to uwagę. Oczywiście, że czasami się zapomnę i nie założę, ale staram się pilnować. Ale ostatnio byłem w takiej dużej firmie, bo to jest firma tam, ta firma odbiera śmieci, czyści tam asfalty, chodniki. No, bardzo duża firma. I dzwonię tam do osoby kontaktowej, akurat to była kobieta. I ona mówi, że dobrze, zapraszam do biura, że tam przygotują papiery. Ja wchodzę do biura, tam moi pracownicy poczekali chwilę w samochodzie, wchodzę do biura, miałem maskę. W biurze jest 20 osób, krótki rękaw, nikt żadnej maski, żadnych rękawiczek. Czegoś tylko ta kobieta, do której tam dzwoniłem. No i tam, cześć, cześć, co tam, ten, ona mówi, tylko nie będziemy się witać, nie będziemy sobie podawać ręki, no bo wiadomo, teraz trzeba być ostrożnym. No ostrożnym, ostrożnym, ale ja jestem człowiekiem z zewnątrz, który przyjeżdżam skądś, i skąd ktoś może mieć pewność, że ja nie jestem na przykład zarażony, albo że nie przyniosę ze sobą nie wiadomo jakich bakterii. Oni to, nie wiem, oni to wszystko mają gdzieś. To jest tak, to jest, moim zdaniem to jest tak brane, że co jest, to będzie. Albo nie wiem, albo oni się uważają chyba, nie wiem, za jakiś himenu, że cały świat jest zarażony, ale Szwecji nic nigdy nie dotknie. Nie wiem, to dla mnie jest naprawdę przerażające, bo no bo przecież każdy ma dostęp do internetu, do telewizji, widzi ile to tragedii się wydarzyło, a tu jakoś każdy ma to gdzieś. Bardzo smutne jest to, że Szwecja naprawdę ma wszystkich gdzieś, bo jak Polska dała informację do rodaków za granicą, że jeżeli chcesz w tym czasie wrócić do Polski, do rodziny, no to jest ten czas, bo później na przykład nie będzie można, bo będą te granice zamknięte. I bardzo duża ilość Polaków wróciła. Wiadomo, że przez ten powrót też więcej problemów się w Polsce z tym zakażeniem nasiliło, no bo też każdy tam przyjeżdżał z zagranicy, z różnych państw. A w Szwecji była informacja, że oni nie będą pomagać swoim rodakom, którzy są za granicą i pracują. Każdy niech sobie radzi sam. I to jest tragiczne. No, powiedzmy, no, jest wszędzie ta informacja, że Szwecja bardzo dba o tych rodaków, że o dzieci bardzo dba, i no to każdy był kiedyś dzieckiem, każde niby te państwo tak się strasznie opiekowało, no ale każdemu to życie się układa inaczej, każdy znajdzie swoją ścieżkę życia, czy to szczęście, które odpowiada w innym miejscu, czy w innym kraju, czy każdy ma jakieś swoje marzenia i wyjechał. No i co? I jest teraz ten kryzys, no i chcesz wrócić do rodziny, i co? I nie ma żadnej pomocy. Nie ma żadnej pomocy. Znaczy może pomocy. Może tam nie mam na myśli tego, że Szwecja ma tam, nie wiem, jakoś ściągać, płacić za wszystko. No, no nie. Ale jakaś pomoc osobie, która przejawia chęć powrotu w tym ciężkim czasie, jakoś pomoże, jakoś sprawniej by przebiegało, nie wiem, powrót do tej Szwecji, czy jakoś, żeby to było rozwiązane bardziej z transportem. A to nic. Była ogłoszona informacja, że oni nie ingerują w nic, oni nie będą się interesować swoimi rodakami w innym kraju niż Szwecja. No ludzie, no jak tak można? No, ja wiem, że jednym się nie układa, tak jak, weźmy mnie, przykładem mnie.
Nie układało mi się w Polsce, jakoś nie mogłem złączyć koniec z końcem, zawsze był problem. Zdecydowałem się na wyjazd za granicę. Tu jakoś fajnie się to wszystko się układa, jakoś fajnie to idzie. No ale Polska stoi otwarta. Jeżeli chciałbym wrócić do kraju swojego w takim ciężkim czasie, to Polska mnie przyjmie. Jestem jej rodakiem. A Szwecja wypina się na każdego tyłkiem. Jesteś zostawiony sobie, albo se poradzisz, albo nie. To jest naprawdę coś tragicznego. No, tak drugiego człowieka się nie powinno traktować. Bardzo dużym problemem też jest tutaj taka bezinformacja w Szwecji. Bardzo ciężko jest znaleźć jakąś informację, która jest zgodna z prawdą, z tym, co jest, bo bzdur w internecie na temat tego wirusa jest masa. Albo są jakieś podane informacje wyciągnięte z palca, albo są podawane jakieś informacje na wyczucie. Naprawdę. Słucham polskiego radia i słyszę, że na przykład tu i tu, czy są stworzone takie i takie strony, gdzie możesz, nie wiem, znaleźć różne odpowiedzi, czy jakąś pomoc, czy jak się wystrzegać tego wirusa, czy co robić, żeby jakoś postarać się uniknąć. Znaczy, oczywiście, że tam się nie uniknie tego tam w 100%, ale coś jest robione w tym kierunku. A tutaj jest nic konkretnego. Albo się ktoś dowiaduje z rozmowy z innymi osobami, albo z jakiegoś forum, albo skądś, bo państwo co tam poda coś w internecie, jakieś informacje, ale to jest takie rzucone coś bez przykładów, tak jak te orędzie było tego premiera. Coś tam sobie tam pogadał, czy kilka informacji w ogóle nieważnych, czy tam nie zawartych w nim, co Szwedzi powinni robić, jakie plany mają, co na przykład, nie wiem, powinno się robić, jeżeli masz obawy i chcesz na chwilowo, na przykład, wstrzymać swój biznes. Nic nie jest podane. To jest tragiczne, że człowiek może i by potrzebował tych informacji, wtedy by czuł się trochę spokojniej. Sama taka świadomość, że ktoś myśli o tym, że jakiś jest plan awaryjny na to, taka sama świadomość by dała tego, że człowiek byłby trochę spokojniejszy. A tu nic, kompletnie każdy jest wypięty na ciebie i albo se radzisz, albo se nie radzisz i każdy ma to gdzieś. Straszne, to jest naprawdę straszne. Jedyną taką zabawną rzeczą, w której znalazłem, to jest to, że wszyscy są uradowani i się śmieją, że Absolut, wódka Absolut wypuściła też serię żelów na bazie alkoholu antybakteryjnych i był taki wielki szał w internecie, wszędzie to było, że Absolut tam jakoś swoją linię produkcyjną przestawił na produkcję tego żelu. No, wiadomo, z jednej strony jest tragedia, to co się dzieje, ale z drugiej strony ci, co mają możliwość, widzą w tym biznes, czy produkcja tego żelu, czy jakaś tam produkcja masek, czy czegokolwiek. W Polsce fajnie to jest jakoś zorganizowane, że nie wiem, czy to Orlen, chyba też jakaś firma produkująca alkohol, że przekształciło to jakoś jedną linię produkcyjną na produkcję tego żelu i to jakoś tam było, znaczy nie jestem pewien, bo tam dużo informacji słuchałem, tam mogło mi się pomieszać, ale że ten żel będzie udostępniony za darmo, czy jakoś tam za symboliczną kwotę, jakoś tak, ale sama taka informacja, że te firmy same zrobiły, a tutaj jedna firma przekształciła się, żeby ten żel produkować i wszyscy mają radochę, że żel mają z wódki Absolut. No, nie wiem, chyba nigdy się nie nauczę tego szwedzkiego humoru, bo czasami rozumiem, jest fajnie, można się pośmiać, ale czasami to ten ich humor to nie wiadomo do czego to dopiąć, do tragedii, do horroru, bo no masakra, jak? Zamiast wesprzeć tą firmę, że okej, jedną linię produkcyjną żeście przekształcili,
jakoś to idzie, no to niech państwo pomoże tej firmie jakoś finansowo, czy z jakąś tam dodatkową opłatą, żeby więcej tego żelu produkować, no bo jest kryzys. Jest kryzys na tabletki przeciwbólowe, jest kryzys na ten żel, na maski. To teraz to są produkty, podejrzewam, jak w każdym kraju, na wagę złota. Ale w czym problem, żeby firmy, które zajmują się tym, dać zlecenie dla takich firm, zwiększyć produkcję tych najbardziej potrzebnych rzeczy. A tu każdy ma to gdzieś. Idziesz, to możesz kupić paczkę czy dwie paczki tabletek, jedną buteleczkę czy dwie buteleczki żelu 200 ml i się ciesz. Masakra, masakra, naprawdę. Czekamy jeszcze na taką informację, bo Anglia dała informację, że osoby tam zainfekowane, które nie będą widzieli jakiegoś tam szansy na przeżycie, czy będą w bardziej ciężkim stanie niż inne, będą odłączane od tam różnych tych maszyn podtrzymujących życie, czy od jakichś tam respiratorów. I czekam tylko na informację, kiedy Szwecja znowu zmopuje od innego kraju to samo, bo opieka tutaj w Szwecji to jest tragedia, tragedia z nędzą. I właśnie jak już weszliśmy na temat opieki, to Szwecja sama sobie robi krzywdę i jestem przerażony tą informacją, dlatego że przy szpitalach w Sztokholmie jest bardzo duży szpital w Karolinska i tam postawiono wielkie kontenery, te chłodnie. Te chłodnie są używane tam do różnego rodzaju jedzenia, które potrzebują niższej temperatury. I tam na jakieś imprezy czy coś, to są właśnie używane takie kontenery. I tutaj jest postawione ileś tych kontenerów przy szpitalach. I jest informacja, że ciała zmarłych na tego koronawirusa będą przechowywane w tych kontenerach. Że te ciała będą chowane tam, nie wiem, w jeden czy w dwa worki i będą wrzucane do tych kontenerów. No to jest tragedia. Jak można tak potraktować zmarłego? No bo, no dobrze, w pewnym sensie człowiek jest zwierzęciem, ale przez całe życie jesteś tym zwierzęciem myślącym. Myślisz, odczuwasz wszystko, czujesz ból, strach. No i jak można tak człowieka potraktować jak zwierzaka? Ale drugie moje pytanie, jak te ciała będą układane w tym kontenerze? Bo jeżeli będą jakieś półki, okej, okay. Czy w trumnach, jeżeli te ciała będą układane, no to rozumiem, jakiś powiedzmy ten szacunek dla ciała będzie. Ale jak tam była informacja, że ciała będą przechowywane w jednym czy w dwóch workach, no to co, będzie ciało kładzone na ciało? No to ci zmarli w tych kontenerach będą wyglądali jak śledzie w pustce. Nie wiem, nie mogę sobie tego wyobrazić i dla mnie to jest naprawdę tragedia, bo powiedzmy, jest kontener pełen ciał i niech stanie się jakaś awaria i ten kontener przestanie chłodzić i dostanie się tam ciepłe powietrze, no to jest bomba atomowa z tym wirusem. Nie wiem, wydaje mi się, że ten, kto to wymyślił, to albo już ma kupiony bilet do innego kraju, albo naprawdę sam jest jakimś zwierzęciem, który powinien stać na pastwisku. No, jak tak można, że prawie, patrzę, no prawie, no w Sztokholmie, w stolicy, jak można tak kumulować coś tak bardzo niebezpiecznego w jednym miejscu? Przecież jakaś tragedia się stanie i to wszystko wyjdzie poza ten kontener, no to nie wiem, Sztokholm będzie wyludniony. Zostanie 10 osób na 100. Nie wiem, dla mnie to jest tykająca bomba będzie, no bo nie wyobrażam sobie tego. I jutro właśnie jadę do Sztokholmu i chyba sobie zorganizuję kilka minut i podjadę do tego szpitalu i nagram te kontenery i wam pokażę, jak to naprawdę wygląda, bo
Jestem przerażony tą informacją i również jestem ciekawy, jak to, czy to jest jakiś specjalistyczny ten kontener. Może jest jakoś zaizolowany, może jakoś przygotowany na to wszystko. Ale jeżeli była informacja, że to są kontenery takie do przechowania jedzenia, no to nie wiem, co tam może być w kontenerze. Urządzenie do chłodzenia, jakaś izolacja, żeby trzymała temperaturę i to wszystko. Nie wiem, jutro tam pojadę, nagram to i będę chciał się z wami podzielić, jak to naprawdę wygląda. Już tak na zakończenie tego wszystkiego, nie wiem, no, jeżeli ktoś obejrzy ten filmik, no to chciałbym zaapelować: dbajcie o siebie. Dbajcie o siebie, pomyślcie o swojej rodzinie, o bliskich, o znajomych. Nie dajcie się temu wirusowi i chciałbym też o takie trzeźwe myślenie, bo jak ja patrzę, jak tutaj jest, że tu jest informacja dzień w dzień, coraz więcej zarażonych, coraz więcej osób, które umierają na tego wirusa, a idziesz do centrum, czy idziesz do sklepu i każdy ma to gdzieś. Zero maski, zero jakiegoś zabezpieczenia samego siebie. Dzieci zabierane są do ludzi. Nie wiem, dla mnie to jest tragedia, bo jeszcze jak człowiek starszy czy dorosły umiera, no to jest, wiadomo, to jest coś przykrego, ale wyobraźcie sobie dzieci, nie wiem, kilkumiesięczne noworodki czy kilkuletnie, że są zarażone i umierają. Nie wiem, dla mnie to jest tragedia. Nie wyobrażam sobie tego, że ktoś z moich bliskich, czy jakieś dziecko umiera na tego koronawirusa. No to dla mnie to jest niewyobrażalne, bo niby chodzę na zewnątrz, jeżdżę do tej pracy, ale staram się pilnować i oczywiście myślę o tym. Jestem przerażony tym, że jak człowiek mógł dopuścić do takiej tragedii na świecie, bo to nie powinno się wydarzyć. I mam nadzieję, że też sobie weźmiecie to głęboko do serca. Dbajcie o siebie, myjcie często ręce. Pamiętajcie, że jak jesteście na zewnątrz, nie macie czym zdezynfekować rąk, nie dotykajcie twarzy, nie dotykajcie oczu, okolicy nosa i ust, bo ten wirus się transportuje się między jedną osobą a drugą w ten sposób kropelkowy. Nie wiem, czy dobrze to mówię, ale wiecie, o co chodzi. Drogą kropelkową i chciałbym, żeby wam wszystkim nic się nie stało, żebyście nie mieli problemów ani nikomu z waszych bliskich. Mam nadzieję, że jak najszybciej to minie i każdy będzie mógł żyć spokojnie, nie martwić się o to, co będzie jutro. Tyle, że wiem, że to tak szybko nie minie, bo to nie jest zwykła grypa. To jest zarażony cały świat. Podejrzewam, że zanim to się oczyści wszystko, to nie minie miesiąc, dwa czy trzy. To będzie pewnie trwało z rok, z półtorej, zanim to minie w 100%. Nagadałem się. Mam nadzieję, że jakoś z sensem trochę mówiłem, bo dawno nie nagrywałem filmików i mogłem trochę wypaść z tego nagrywania. No, dzięki wielkie za wysłuchanie. Mam nadzieję, że dałem ci obraz, jak to wygląda tutaj w Szwecji. Dla tych, co tu mieszkają, to pewnie jest żadna nowość, że każdy w Szwecji ma na to wykichane, że tak nie będę przeklinał, żeby YouTube nie wyłapał przekleństw. No. Zapraszam do kolejnego odcinka, który mam nadzieję, że wrzucę jutro, jak uda mi się nagrać te kontenery. To będzie krótki odcinek, ale chciałbym go wrzucić tak dosyć szybko, na świeżo, żeby wam pokazać, jak Szwedzi sobie sami robią krzywdę. No, więc jeszcze raz, dzięki wielkie. Jak się podobało, zostaw łapkę w górę. A jeżeli jesteś nowym widzem, to zasubskrybuj mój kanał, jeżeli ci się podobało lub podoba mój kanał. Zasubskrybuj, zalajkuj, żeby doszło do jak największej liczby ludzi. Dzięki wielkie. Siemanko.